Dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii budowy kampera. Ja nazywam się Łukasz, a wy jesteście na kanale Podróżowanie. Podróżowanie przez V. Jest to kanał o van life'ie, a ostatnimi czasy o tym, jak przerobić busa na kampera. Dzisiaj będziemy montować meble. Tutaj za mną, koło mnie, po mojej lewicy, lewej stronie, jest szafka, którą zbudował dla nas Maciek. Maćka mieliście okazję poznać w poprzednim odcinku. Maciek ma maszynę do wycinania w sklejce, do rzeźbienia, frezowania. Maciek nam zaprojektował, zrobił, pomalował te szafki, a ja je dzisiaj będę montował. Kawkę dokończę i zaczynamy z robotą. Dzisiaj będzie dużo piłowania, wiercenia, wbijania gwoździ. Cieszę się, że jest dobra pogoda. To jest najważniejsze, bo to jest po prostu wyznacznik radości. Mojej radości. Szybko przelecę tutaj od tej strony. To już, jak widzicie, wszystkie te izolacje, te maty izolacyjne. Starą taką została mi jeszcze taka aluminiowa folia samoprzylepna, więc po prostu ją oszczeliłem i to tak dosyć ładnie wygląda. Ta folia będzie pomagała temu, żeby to trzymało się lepiej. Zacząłem już robić ściany. Dół już mam zrobiony. Tutaj nie pomalowany jest, ponieważ tu będą kafelki. Tam będą zagłówki. Zbiornik już mam zrobiony. To plastikowe coś jest, to jest takie zasłona do okna, więc to będzie montowane tu. To jest tył szafy. Tutaj, jak widzicie, powstaje stelaż do kabiny prysznicowej. Tam będzie odpływ. Tu już mamy gniazdka. Tutaj będzie okno. Mamy już wycięte pierwsze kawałki, które zamontujemy na suficie, ale nie będę tego robił sam, idę po Kaśkę, żeby mi pomogła. Hola! Cześć wszystkim, podobno Łukasz mnie potrzebuje, przyszłam na ratunek. Yo. To jest druga co do ulubionych moich maszyn, ponieważ nią można rzeźbić. I to właśnie zwłaszcza tam, gdzie coś się nie zgadza, gdzie coś jest po prostu nie tak, jak powinno być, a w vanie większość rzeczy jest takich, że coś jest idealne, a potem się okazuje, że jest krzywe albo coś, więc to domówiłem niedawno. I to jest super sprawa. Nazywa się to urządzenie wielofunkcyjne. Może to urządzenie pomoże mi w pisaniu książki? O, wielofunkcyjne, no to może wszystkie funkcje spełnić. No halo, kolejny dzień pracy. Teraz byłem w paczkomacie odebrać materiał obiciowy i będę tapicerem. Popatrzcie się, jaki welur. Mięciutki w dotyku. No. Dobra, będę teraz to obijał. Właśnie rozmawiałem z takim pewnym panem, który nam spadł z nieba.
I podejrzewam, że jeszcze się pojawi informacja o nim. Natomiast zamówiłem dzisiaj profile aluminiowe, z których zrobimy łazienkę. I po prostu totalnie mi z nieba spadł, bo Kasia sobie wymyśliła, że będzie biała łazienka z czarnymi fugami, czarnym silikonem. I jak ja sobie pomyślałem, że jak ja będę musiał ten silikon nakładać, na 100% on nie wyjdzie idealnie, tylko po prostu będzie no nieidealny, to po prostu będzie brzydkie. Ale się zgodziłem, bo Kasia mówi, że chce mieć te czarne fugi. No to mówię, dobra, to będą te czarne fugi. I nagle mi spadł z nieba pan, który robi właśnie takie profile, z których można skręcać meble i z których można zrobić, na przykład według mnie, można zrobić taką kabinę prysznicową i są czarne te profile, więc je zamówiłem i jutro będą, więc je prawdopodobnie zobaczycie w tym odcinku. Dobra, przygotowuję te obicia i lecimy z tapicerowaniem. To się jakoś rysuje chyba kredą, nie? Takie po tkaninie. Nie wiem jeszcze, co mam zrobić z rogami. Coś wymyślimy. To się fajnie tu ułożyło. A czy taki prezent muszę zrobić? O! O! Tara! Proszę bardzo, pięknie. Jestem z siebie dumny. Przyszła Kaśka i teraz możemy wam powiedzieć, że zdecydowaliśmy się jednak pomalować te szafki na szary kolor. Mhm. Ostatnio... dziękujemy bardzo wszystkim za opinię, tak, którą zapytaliśmy. Tak, 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 bo po prostu tych opinii było bardzo dużo. Bardzo dużo osób jest tak jak myślało, tak jak pisało, tak jak ja myślałem, żeby zostawić je. Ale z uwagi na to, że się naturalnym kolorem drewna, ale natomiast to już jest tak dużo naturalnego drewna i tak takiego jasnego, żółtego koloru, że to by po prostu było już takie, no za dużo tego by było. Ja zadecydowałam, że będą popielate, bo jednak chciałam troszkę koloru mieć w tym wanie, a nie tylko drewienko. I moim zdaniem efekt i tak jest dalej super. A co wam chcę jeszcze powiedzieć? Aha, że no właśnie jak zaczęliśmy robić te kolory i malować, to dopiero niedawno zrozumiałam, że my po prostu dalej jakby kopiujemy te same kolory, co mieliśmy w starym wanie. Odtwarzamy. Tak, ale to nic złego, bo tamte kolory sprawdziły się świetnie. Pokażemy wam, będziemy wieszać wspólnie szafkę. Let's go, girl! Hop, no do góry. 3, 4. Skończyłem wycinać wykładzinę. Jak wam się podoba nasza nowa wykładzina, nowy nasz wzór. Kasia wycina piankę. Postanowiliśmy dać taką piankę, którą się daje pod panele, bo ta wykładzina jest bardzo cienka, ona ma tylko 3 mm. I ostatnio jak przeprowadzaliśmy się do domu, mieszkania po moim ojcu, to założyliśmy wykładzinę i daliśmy właśnie też taką piankę na taki goły beton i tak bardzo mięciutko się nam chodzi. I powiedziałem do Kasi, że tuż też chciałbym, żeby to było tak mięciutko, więc wyskoczyła Kasia i kupiła piankę taką pod panele i zamontujemy tą wykładzinę na tej piance, żeby było nam mięciutko w stópki. No. Jak ci, Kasia, idzie?
Ciężko. Trochę jestem zmęczona i już nie mogę myśleć tak logicznie. Bo Kasia jest team 5 rano, codzień od 5 rano wstaje, żeby wam napisać piękną książkę. Nam wszystkim napisać piękną książkę, no i dlatego też, a jest już przy 21, zbliża się. Ja jestem dzisiaj naładowany pozytywną energią, ale ja najczęściej jestem naładowany od 12, dopiero się tak wybudza mój mózg i do 21, 22 mogę pracować. Także ja jestem team nocny, Kasia jest team poranny, ale razem się uzupełniamy. Kończymy, zamykamy vana. Ja już się zbieram, Łukasz ostatnie szlify wprowadza i sprząta i idziemy. Idziemy spać po to, żeby jutro wstać pełnymi sił i móc od nowa dłubać, naprawiać, wkładać. No jednym słowem robić tego vana, bo mamy bardzo mało czasu. Zostało nam 2 tygodnie do końca czerwca, a jak wszyscy wiecie, 1 lipca wchodzi akcyza. Także musimy się sprężać, no i mam nadzieję, że nam się uda stworzyć vana. Stworzyć kampera takiego, który będziemy mogli przerejestrować. Do zobaczenia jutro. Znaczy, no z wami za chwilę. Kolejny dzień zmagań z budową kampera. Dzisiaj w pięknym słoneczku. Od paru godzin sobie tutaj majstruję, ale dzisiaj tak naprawdę to czekałem cały dzień, aż przyjedzie kurier. I przyjechał, przywiózł mi robotę, za chwileczkę wam powiem co i jak. Ale jeszcze tak mam pytanko, ponieważ ostatnio sobie słucham bardzo dużo podcastów. Podcasty na Spotify'u. No i przesłuchałem już kilka takich, które lubię. Na przykład Coś Piać w Odwyku, Piąte Nie Zabijaj, Słuchowisko Justyny Mazur, Żurnalista. I to po prostu już wszystkie jakie istnieją przesłuchałem. I zacząłem teraz słuchać na audiotece książek. I słucham teraz Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Właśnie kończę, wczoraj zacząłem Cię kończę. Bardzo ciekawa książka. Jeżeli macie jeszcze jakieś takie ciekawe rzeczy, które można byłoby posłuchać na podcasty albo jakieś książki, to mi też podeślicie, napiszcie pod spodem. I jak jestem zajęty słuchaniem, to wtedy szybciej mi robota idzie. Dobra, teraz wam pokażę, co przyjechało. Przyjechały takie szczebelki do łóżka. Będą drewniane. Myślałem o tych froli, żeby mieć takie wygodne, ale one są strasznie drogie i czasochłonne i tak dalej, więc zamówiłem zwykłe, takie drewniane. Nie wiem, z jakiego to jest drewna, chyba z sosny? Nie wiem, z czego się robi takie szczebelki. W Białce tu robię, niedaleko, słuchaj. Ale zamówiłem na Allegro. I to mam szczeble do łóżka, natomiast one są za długie. One są 140, a moje łóżko jest 130, więc sobie po prostu je skrócę. I pomaluję je lakierobejcą, żeby nam nie chłonęły wilgoci, żeby nam nie pleśniały podczas użytkowania. Przyszły jeszcze profile aluminiowe do łazienki, których wam opowiadałem wcześniej. Ale to otworzę troszeczkę później, bo jeszcze muszę skoczyć do paczkomatu. Bo w paczkomacie przyjdzie znowuż próbka płyt do tych właśnie profili. Więc chcę to po prostu wszystko przetestować i pokażę wam, jak nie w tym odcinku, to w następnym. I wydaje mi się, że to jest rewolucja, jeżeli chodzi o budowanie mebli i budowanie łazienek do kamperów. Więc to rewolucję na razie tu zostawiam, a będę robił łóżko, tak żeby mieć tip-top łóżeczko. Mięciutkie i wytnę potem jeszcze materac. Odstawiłem paczki i idę na obiad, bo moja cudowna żoneczka Kasarzyna zawołała, że obiad podano do stołu, więc będziemy jedli na zewnątrz? Jemy na polu. Bo u nas w Małopolsce się idzie na pole, a nie na dwór. Merci. O, mamy gości. Gdybym wiedziała, tam coś bardziej reprezentacyjnego ugotowała. Dzięki, dzięki. Dziękuję, Kasieńko. Za pyszny obiadek. Proszę. Wracam do pracy. Obiadek pojedzony. Do roboty. Tak właśnie wyglądają te deseczki. Odmierzyłem, ile muszę usunąć. Mniej więcej jest to 10 cm, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie 10 cm out. Więc będziemy teraz piłować.
łóżko jest. Czyli jedna z rzeczy, które muszą być w kamperze, żeby dostać przegląd, to jest łóżko. To mamy, więc już tu mamy odhaczone. Przesięta, zamieszana farba. Albo weźmy się, jakby teraz wypadło to wieczko. Zrobione. Łóżko mamy gotowe, wszystko poprzykręcane. Wykorzystałem jeszcze resztki tej wykładziny, która nam została, bo planowałem, że będę kładł wykładzinę w bagażniku, ale został taki jeden fajny kawałek, więc po prostu go położyłem. O, Maciek przyjechał z meblami. No. Temat tej prawy. Tą listę obrócę. W zasadzie przyszła ta paczka, przyjechał ten kurier, spóźniony, ale przyjechał i przywiózł nam te płyty, próbki płyt z firmy Well. Oni robią takie prysznicowe panele i ja już sobie, że tak powiem, to otworzyłem wcześniej i ja wiem już, że zmieniam koncepcję, jeżeli chodzi o budowę prysznica, bo pierwotnie planowaliśmy wybudować prysznic tak, że będziemy mieć sklejkę, na sklejkę plexi przykleimy, no i tak to po prostu zrobimy. Później pojawiły się te profile, z których można po prostu, które można by było włożyć, to są takie te narożniki. Tutaj można było złożyć tą sklejkę i tak dalej i to by było takie ładniejsze i estetyczniejsze. Ale przy okazji, jak wybierałem te narożniki, to zobaczyłem, że oni mają w ofercie też takie panele. To są panele, to jest taka deska, deska z plastiku w ogóle to jest, nie? To jest puściusieńkie w środku. Nie można tego wyginać, jest to nieelastyczne, tylko po prostu trwałe po prostu. I w różnych kolorach, w różnych odcieniach i tak dalej. To nie jest płatna reklama, od razu mówię, tylko po prostu zdradzam wam patent na prysznic. Można na przykład zrobić takie marmurkowe, nie? Jeżeli ktoś lubi marmury, podejrzewam, że to się Kasi najbardziej spodoba, więc zostawiam. No i jak to działa? Po prostu łączymy to przy pomocy tych profili. Wkładamy profil, płyta i to jest na przykład narożnik, piękny. Zaokrąglone mogą też być na przykład kąty, więc jeżeli ktoś lubi takie zaokrąglone, to sobie może zrobić taki zaokrąglony, bardziej albo mniej. Ale co jest fajne w tym wszystkim, to z tych narożników można też budować meble do kampera, bo wystarczy po prostu sklejkę, taką wodoodporną sklejkę zakupić sobie, 10 mm, ale 9 mm też by przeszła, podejrzewam. I jak ktoś lubi, to i chcę mieć takie zaokrąglone, ładne, kamperowe narożniki, żeby nie nabić sobie guza, ani nie zrobić sobie kuku jak wchodzi, no to proszę, cyk, cyk, tak to działa. I takie rzeczy to nie jest nowość, to można kupić, ale na niemieckich stronach dla kamperów i one kosztują strasznie dużo, to są po prostu kosmiczne kwoty, dlatego też no, my tego nigdy nie braliśmy pod uwagę, natomiast te profile, one kosztują bodajże 90 zł za 2,5 metra, więc to nie są takie jakieś Bóg wie ile, jakie pieniądze, a można mieć takie piękne, zaokrąglone, idealne, równe, czarne, białe, no chyba różne tam są kolory, więc jak chcecie, to sobie po prostu wejdźcie i zobaczcie na stronę well.pl i zobaczcie, możecie sobie zamówić, od razu ekspresowa była wysyłka, są no przeróżne. Przeróżne te profile, tam to wszystko jest narysowane, więc ja do końca nie wiedziałem, co robię, więc poszedłem na tą stronę i zobaczyłem rysunki w galerii i tak dalej, no i wiedziałem dokładnie, gdzie, co, z czym połączyć, więc to jest rewelacja. No my do tego mebli, my z tego mebli nie będziemy budować, bo Maciek już kończy nasze meble, natomiast prysznic będzie powstawał całkowicie z tych płyt i z narożników aluminiowych. Dobra, zostawiam to teraz. Zapraszam was od razu na kolejnego vloga, w którym będziemy budować łazienkę, montować czarny zbiornik
na czarną, szarą wodę. Będziemy kończyć po prostu łazienkę. Cały odcinek łazienkowy z wentylatorem, ze wszystkim będzie w przyszłym tygodniu. Zanim skończymy, jeszcze chciałbym wam ogłosić wyniki tego konkursu. Wy pamiętacie, w zeszłym tygodniu był konkurs do wygrania, było nożyk, takie odblaskowe bryloczki, zapachowe bryloczki ze Stanleya i te miarki metrowe na szyję. Także 5 takich zestawów ja kompletuję i wysyłamy. Dorzucimy jeszcze tego wlapkę z podróżowania. A zwycięzcy są wypisani poniżej w komentarzach. Także zobaczcie, czy nie ma tam czasem waszego komentarza. A jeżeli jest, no to napiszcie do nas maila i wtedy się skontaktujemy. Przekażemy sobie mailowo adres i my to do was wyślemy. No wydaje mi się, że w tym tygodniu nawet. Dobra, na zakończenie jeszcze wychodzę do słońca, żeby wam podziękować za udział w konkursie, za to, że obejrzeliście dzisiejszego vloga. I już teraz chcę was zaprosić na kolejnego, w przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem, łazienka. Działamy, zbudujemy kampera, przerejestrowujemy go, jeżeli się uda, to jeszcze w czerwcu, żeby nie płacić tej akcyzy. No i potem ruszamy w świat. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj. Jeżeli się wam odcinek podobał, to proszę, żebyście teraz zacisnęli łapkę w górę. To jest dla nas bardzo ważne, dla twórców internetowych to jest niesamowicie ważne, że i komentarze, i łapki w górę sprawiają, że więcej osób ma możliwość zobaczenia tych naszych filmów. Także jeżeli lubicie podróżowanie, to łapkujcie w górę, piszcie komentarze i dziękujemy. Życzę wam miłego popołudnia, smacznej kawusi, smacznego tygodnia i cudownego, słonecznego tygodnia. I do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Pa!